Eureka. Izydor Kopernicki, rocznik 1825, lekarz i antropolog. Pierwszy polski profesor antropologii. W Rabce, proszę państwa, rozsławił tamtejsze źródła lecznicze. Podczas powstania styczniowego 1863 roku jako lekarz wojskowy pielęgnował rannych w Kaliskiem. Był też komisarzem powstańczym w Galicji, a po upadku zrywu wyjechał do Paryża, następnie do Bukaresztu. W Bukareszcie założył Muzeum Anatomiczne i Zootomiczne. W 1871 roku osiadł w Krakowie. Po odkryciu grobu królowej Jadwigi w Katedrze Wawelskiej przeprowadził antropologiczne badania jej szczątków. Swoje bogate zbiory antropologiczne podarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, członek Akademii Umiejętności oraz Polskich i Europejskich Towarzystw Antropologicznych. Jego imieniem nazwano ulicę w Krakowie. Izydor Kopernicki to bohater audycji, o którym w rozmowie z gościem Jedynki. Jest z nami dr Andrzej Krasnowolski, także antropolog, ale kultury. Dlaczego powiedziałam także? Bo nasz gość to praprawnuk Izydora Kopernickiego. Witam pana. Witam panią redaktor, witam państwa. Czy antropologię ma pan w genach? No, tak by należało przyjąć, aczkolwiek wybór studiów związany był z moimi zamiłowaniami do nauk historycznych, a zarazem pod szeptem rodzinnym, gdzie pamięć o pradziadku była żywa. Słynnym pradziadku. Biblioteka Polona udostępniła blisko 30 publikacji, w tym takie oto tytuły: Zagadki i łamigłówki górali beskidowych spisane w okolicach Rabki. Dalej o wyobrażeniach lekarskich i przyrodniczych oraz o wierzeniach naszego ludu o świecie roślinnym i zwierzęcym. Kolejny tytuł: Czaszki z kurhanów pokuckich jako materiał do antropologii przedhistorycznej ziem polskich. Następny tytuł: Pieśni górali beskidowych spisane w okolicach Rabki. Czy wreszcie przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu? Przyzna pan, że te tytuły, te prace z lat 70. XIX stulecia świadczą o bardzo szerokich zainteresowaniach Izydora Kopernickiego. Zdobył tytuł pierwszego polskiego profesora antropologii. Dlaczego antropologię wprowadzał właśnie Izydor Kopernicki na ziemię polskie? Jest to bardzo ciekawa historia, ponieważ związana jest z losami jego. Izydor Kopernicki uzyskał na Uniwersytecie Kijowskim. Urodził się na Ukrainie. Tak, urodził się w Czyżówce na Ukrainie, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Studia skończył na Uniwersytecie Kijowskim, został lekarzem i później, aby odpracować stypendium naukowe, obowiązkowo musiał pracować 8 lat jako lekarz wojskowy. Był lekarzem wojskowym również podczas wojny krymskiej i między innymi stacjonował w Sewastopolu. Po ukończeniu wojny w 1857 roku powrócił do Kijowa i podjął działalność lekarza prosektora. Anatoma. Tak, bo on tytuł był prosektora w Zakładzie Anatomii na Uniwersytecie Kijowskim. Interesował się nie tylko anatomią osób świeżo zmarłych, ale badał również znaleziska archeologiczne, czaszki z kurhanów z Ukrainy. Jeszcze w czasie studiów był zaangażowany patriotycznie i kiedy rozpoczęły się przygotowania do powstania styczniowego, Izydor Kopernicki wziął w tych przygotowaniach czynny udział, a następnie przystąpił do powstania. Po upadku powstania na Rusi wyjechał w Kaliskie. Po upadku powstania styczniowego z perypetiami przedostał się do Paryża i tam bezwłocznie nawiązał kontakt ze Sławą Wielką, profesorem Polem Broką, który był współtwórcą współczesnej antropologii i który 4 lata wcześniej, w 1859 roku, założył pierwsze na świecie naukowe Towarzystwo Antropologiczne w Paryżu. Przypomnę również, że w 1863 roku drugie takie towarzystwo powstało w Londynie. Profesor Kopernicki, wówczas doktor Kopernicki, z pełną pasją zaangażował się w badania antropologiczne, z tym, że antropologię rozumiał tak szeroko, jak to rozumieli Francuzi,
można powiedzieć, że miał podejście holistyczne do antropologii, a nie tak jak później nauka niemiecka, bardzo wąskie. Czyli całościowe, nie takie poszatkowane. Czyli całościowe i wobec tego również do tej antropologii, oprócz antropologii fizycznej, wchodziła antropologia kulturowa. To, co później, też w XIX wieku, zostało określone jako ludoznawstwo, etnografia i etnologia. Te wszystkie nauki wyszły z tej antropologii i właśnie z tego francuskiego spojrzenia na tę naukę. Może zatem dziwić, że będąc w Paryżu u samego guru antropologii, kiedy antropologia pojawiła się na kontynencie oraz na wyspach, jak pan powiedział, brytyjskich, Izydor Kopernicki wrócił na ziemię polskie, wrócił do Krakowa w 1871 roku. Poczuł misję, żeby wprowadzić antropologię na ziemię polskie? O tym powiem parę słów później, ale chcę powiedzieć, że wyjeżdżając do Rumunii, do Bukaresztu, nie zerwał kontaktów ze środowiskiem antropologów paryskich. Uczestniczył w 1867 w Międzynarodowym Kongresie Antropologicznym i dzięki wstawiennictwu Paula Broki, który cenił Izydora Kopernickiego, został najpierw członkiem korespondentem, a następnie członkiem zwyczajnym tego towarzystwa. I kiedy w 1871 roku wrócił do Krakowa, zostawiając dobrze płatną pracę i ze względów patriotycznych rezygnując ze stabilizacji finansowej na emigracji, osiadł w Krakowie i w Krakowie od razu przystąpił do nauczania i zbierania danych, które teraz byśmy nazwali etnograficznych, bo 1871 roku wyjeżdżał do Rabki. Zaczął zbierać zagadki ludu, później tę pracę opublikował. Czyli to była już taka pasja etnograficzna. Mm-hmm. Będąc lekarzem i cały czas utrzymując się również z praktyki lekarskiej, równocześnie zajął się wykładami, co doprowadziło, no, test z perturbacjami, do uzyskania w 1885 roku tytułu profesora nadzwyczajnego w zakresie antropologii przez cesarza Franciszka Józefa. Wielka rzecz, no ale człowiek także był wyjątkowy, no bo nie tylko myślenie o antropologii, ale także narzędzia do jej uprawiania, bo przecież zbudował nowy kraniograf oraz ulepszył metody pomiaru czaszek. I znalazł on duże uznanie. Ten kraniograf to taki jakby cyrkiel mierzący punkty na czaszce. Tak, i ten nowy przyrząd Izydor Kopernicki prezentował w 1867 roku na Międzynarodowym Kongresie Antropologicznym i, jak podają kronikarze, spotkał się ten nowy przyrząd z dużym uznaniem tam obecnych. Izydor Kopernicki badał czaszki Słowian, Cyganów, Ainów. A to ciekawa historia, skąd Ainowie? To jest lud, który stanowił pierwotną ludność Hokkaido. No, zamieszkiwał również na Sachalinie i znamy ten lud z działalności Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa. Natomiast szkielety 8 Ainów zostały z Sachalinu nadesłane Izydorowi Kopernickiemu przez jego przyjaciela, profesora Benedykta Dybowskiego. Badacza Syberii. Badacza Syberii, a wówczas zesłańca i światowej sławy uczonego, który, przypomnijmy, że zmarł dopiero w 1933 roku, mając prawie 100 lat. Izydor Kopernicki znał wielu sławnych Polaków, dziś dla nas wyjątkowych Polaków w dziejach naszego kraju. No, duże wzmianki o Izydorze Kopernickim znajdują się w słynnych i bardzo skandalizujących wspomnieniach Tadeusza Bobrowskiego, który był wujem Józefa Konrada Korzeniowskiego i jego wychowawcą. Również przyjaźń łączyła Izydora Kopernickiego, no, wielkiej sławy ludoznawcą polskim, wywodzącym się zresztą z rodziny niemiecko-francuskiej, Oskarem Kolbergiem. W czasie swojej starości, będąc już niesprawny, Oskar Kolberg zamieszkał, został przyjęty przez Izydora Kopernickiego w jego domu. Kolberg uczynił Kopernickiego spadkobiercą swojej działalności naukowej, powierzając mu wydawanie swoich dzieł. No, niestety profesor Izydor Kopernicki zmarł rok po śmierci Kolberga. W 1891 roku. W Krakowie. Otóż Oskar Kolberg miał być chory na gruźlicę.
Izydor Kopernicki opiekował się swoim przyjacielem w swoim domu na Sławkowskiej. Zaraził się tą gruźlicą. Jak wynika z relacji, ostatni rok ciężko chorował. Leczył się w Gleichenbergu przy granicy austriacko-słoweńskiej. Po powrocie do Krakowa dwa tygodnie później zmarł. Co pozostawił Izydor Kopernicki polskiej nauce? Izydor Kopernicki zainicjował na ziemiach polskich badania antropologiczne. Stworzył krakowską szkołę antropologiczną. Również miał duży wkład w rozwój archeologii prehistorycznej na ziemiach Polski. A jakie znaczenie mają te jego badania czaszek? Pragnę przypomnieć, że światowej sławy antropolog polski, powszechnie znany, Jan Czekanowski, jechał do Afryki w celu przeprowadzenia badań czaszek. Badania czaszek dają możliwości wyciągania wniosków odnośnie pokrewieństw pewnych ludów. Badając czaszki prehistoryczne z terenów Polski i czaszki współczesne, Izydor Kopernicki stwierdził jednoznacznie, w okresach prehistorycznych Słowianie nie zamieszkiwali terenów polskich, tylko zamieszkiwały je rozmaite inne ludy, no wśród nich Celtowie, ale była duża zmienność populacji zamieszkujących te ziemie. Słowianie napłynęli kolejną falą. Tak, ale również na tych terenach nie zamieszkiwali wówczas Germanie, jeżeli odniesiemy się do sporów jeszcze nie tak dawnych, bardzo gorących. Szerokie były te zainteresowania naszego bohatera. No, zagadki i łamigłówki górali Beskidowych. To raczej dla rozrywki czy dla badań naukowych? To była pasja ludoznawcza. To było to, co właśnie było tą czystą etnografią w tym XIX-wiecznym rozumieniu. No, był przyjacielem Kolberga, który właśnie tym się zajmował. Ale również zwróćmy uwagę, że profesor Kopernicki zajął się śpiewkami górali z okolic Rabki. I trochę jest w cieniu Oskara Kolberga. No, Oskar Kolberg pozostawił po sobie dziedzictwo 80 tomów. Natomiast profesor Kopernicki swoje życie poświęcił z jednej strony na realizację zawodu lekarza medyka i to bardzo cenionego, z drugiej strony na naukowca, a równocześnie znakomitego dydaktykę, no i twórcę szkoły naukowej. To są wielkie zasługi, aczkolwiek nie tak wymierne jak te 80 tomów. O pierwszym profesorze antropologii na ziemiach polskich, Izydorze Kopernickim, mówił dr Andrzej Krasnowolski, prawnuk naszego bohatera. Dziękuję bardzo za tę opowieść. Dziękuję. Eureka!